Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister i zapraszam Was na kolejny odcinek dotyczący teleturnieju 1 z 10 i dzisiaj chciałbym omówić taką pewną sprawę. Mianowicie, zdążyliście zauważyć, że 1 z 10 to zwykle męska zabawa, ponieważ mamy albo samych panów, albo kobiety stanowią góra 30% uczestników na dany odcinek. Bardzo często jest tak, że jest jedna kobieta, dwie lub trzy. Tylko raz widziałem, żeby były cztery kobiety. To był event, wtedy odcinek to był event. Nie pamiętam już, która to była seria, ani który odcinek tej serii, ale wiem, że były cztery kobiety. Podobno kiedyś odbył się odcinek, gdzie było 5 na 5, ale ten odcinek to piszą o nim tylko w Wikipedii, ja go nie widziałem. Dlatego z takich moich autorskich badań to mogę tylko powiedzieć, że właśnie najwięcej kobiet na jeden odcinek, 1 z 10, to były 4. I to się wydarzyło tylko raz, jak już mówiłem. A tak to jest, od 0 do 3. A jak wygląda sytuacja? Ale tak, co ciekawe, taka sytuacja jest tylko w Polsce, ponieważ w zagranicznych wersjach 1 z 10 bierze udział kobiet znacznie więcej. Weźmy na ten przykład oryginalną brytyjską wersję, gdzie zarówno w latach 90., jak i teraz kobiety stanowią w tym programie około połowę uczestników. Tak, gdzieś się waha pomiędzy 5 a 8, 9. I tak już było zarówno w czasach Williama G. Stewarta, czyli tej pierwszej wersji, tak jest też obecnie, kiedy prowadzi Sandy Tuxwing. I właśnie tutaj zawsze jest około połowy. Podobna sytuacja miała miejsce również w wersji niemieckiej, gdzie również znacznie częściej niż u nas można było obejrzeć odcinek, w którym występowały cztery panie, a także było ich więcej. Również tutaj, podobnie jak w brytyjskiej wersji, w wersji niemieckiej, liczba uczestniczek w stosunku do uczestników oscylowała około połowy, około 50%. Czyli kiedy było 12 zawodników, około 6 na odcinek może było. A kiedy było 10, kiedy już zmniejszono tą liczbę uczestników, wtedy około 50%, czyli 5. A tutaj mamy już obrazek z wersji szwedzkiej. I tutaj, jak widzicie, mamy parytet 4 na 4, równo 50% stanowią kobiety. Wersja szwedzka, podobnie jak brytyjska i niemiecka, również jest wersją, gdzie możemy spotkać dużo więcej pań niż u nas. Jaki z tego wniosek? Czyżby Polki były tak mało odważne w porównaniu do Szwedek, Niemek czy Brytyjek? Nie wiem, jak Węgierki i Greczynki, ponieważ materiałów z tych programów nie, za dużo w internecie nie ma. No ale możemy tak wysnuć taki finalny wniosek, że jednak kobiety w Polsce są mniej odważne niż w innych krajach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy czy Szwecja. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!